that you say. Your love is a game that I don't wanna play. So don't say you need me when I walk away. So many words, but they don't mean a thing. You blur the lines between love and obscene. So don't say you need me, cause we're not a thing. Jak to robią profesjonaliści i profesjonalistki. Robimy próbę. Listki. Robimy próbę głosu. 3, 2, 1. Start. Start, akcja. Skoro już wiemy, że głos gra, nagramy. Nawet jedziemy. Nagramy. To coś tam nagramy. No i pasuje się jakoś przywitać. Także witamy Was w nowym dniu. To też, ale to nie o to chodziło. W nowym odcinku na naszym kanale witają się z Wami Weronika Załoga oraz... i Marlena Gier-Załoga. No, dodałaś gier. Brzmi bardziej profesjonalnie. Także, jak gier widzicie... Nas o kurde, szalony typ. Jak widzicie, my się witamy z Wami z trasy. Lecimy sobie fędzikiem. O, minął nas. Pozdrawiamy serdecznie Pana. Oj, kolejny nas minął. Weronika, co Ty robisz? Nie śpieszy mi się po prostu. Nie śpieszy Ci się? Nie. No, witamy Was z wędzika, ponieważ... Brudnego. Brudnego. I brudnej tandemki. Brudnej tandemki. To się zmienił niedługo, obiecujemy. Lecimy sobie po... piasek. Mogłeś powiedzieć złote złoto. Także... to i tak się nie ukryje, więc... Nie ukryje. Po co kłamać? No. A piasek jest po... potrzebny. Po potrzebny. Po potrzebny. Coś tam planujemy, ale oczywiście jak to my? Nie powiemy. Nie powiemy. My z wszystkiego robimy tajemnicę. A tak poważnie to na pewno zobaczycie na naszym kanale. Coś tam się przy okazji pracy nagra, co będziemy porabiać w gospodarstwie. Także... czy ja wiem, czy w gospodarstwie? Już Weronika robi dla Was zagadkę. Także jeżeli macie coś w głowach, co możemy porobić z tym piaskiem, z piasku. Ulepić bałwana. Dodawajcie... z mokrego piasku. To dawajcie znać w komentarzach. Może ktoś trafi, co będziemy robić z piaskiem, z piasku. Piasek wykorzystując. Ciekawe, co Weronika, czy ktoś zgadnie? Zgadnie, czy nie zgadnie? Oj, raczej tak. Raczej tak? No, tak mi się wydaje. Weronika, widzicie? Weronika w Was wierzy. Ja tak w sumie niekoniecznie, ale poczekamy na Wasze komentarze. A tak wracając do tematu, z racji tego, że dzisiaj mamy taki wolniejszy dzień, chciałyśmy go dobrze wykorzystać, zagospodarować. Na jedno wychodzi. No, bo czerwiec to ogólnie jest taki okres, taki miesiąc przejściowy w sezonie, że wiecie, siewy są wykonane, są jakieś opryski, jeszcze nie ma żniw, jeszcze nie ma wykopków, więc można sobie podziałać na inny sposób. Weronika, dodasz coś? Dodam to, że jesteśmy już blisko miejsca docelowego. A nie wiem, gdzie to dokładnie jest, bo jedziemy tam po raz pierwszy. No, no właśnie. Tato wypuścił w trasę dwie blondynki. Ale będzie akcja, jak zabłądzimy. Także pewnie osoby od nas... Jedzie. Będą wiedziały, gdzie byłyśmy. Tak obstawiasz? Zobaczymy. Wera, ale dzisiaj ładnie wyglądasz. Jesteś przystojna jak nigdy. Tak? Tak. Fajnie. Może chcesz zatankować? Nie, tego mam... tego kocurka. Więcej niż pół zbiornika, więc wystarczy. A, no tak, tak. Czekaj, to miało być po lewej stronie, tak? Lewej. 300 metrów. 300 metrów. Teraz wysiadaj... na kroki. Wysiadaj, licz. Na kroki mierz. Ale tutaj są dziury. O kurde, ale to chyba tutaj, bo no jakiś... No tutaj, no. Tak mi się wydaje, bo tam... jakaś ciężarówka też tam już poleciała. To jest przeznaczenie. No i zobaczcie, rzepaczki były takie piękne. Poprzekwitały. A już nie są. Już nie są. I w sumie tylko tak... wystarczy, że my jesteśmy piękni. Stryknąć. Żartuję oczywiście. I będziemy te rzepaki kosić nawet u nas. A mamy je po raz pierwszy, także tym bardziej jesteśmy ciekawe, co nam wyjdzie z tymi rzepakami. I ogólnie ten sezon podejrzewam, a raczej wiem, że będzie ciekawy z powodu... kogo? Czego? Nie wiem, co mówiłaś.
bo patrzyłam, z powodu sytuacji, która była już w zeszłym roku u nas, a mianowicie zboża z Ukrainy. Dużo się teraz ciekawego dzieje, okazało się z Afryką, jak się okazało. Także... Zmienimy sobie zakres, bo już nie jesteśmy na szosie. A trzeba o fendika dbać. Także, kurczę, patrząc na rolników tutaj w skali Polski i słyszymy od nich informacje, że mają kontrakty na zboże ubiegłoroczne na sprzedaż właśnie na miesiąc lipiec, no to niezbyt ciekawie to brzmi. No, będzie ciężki sezon. Ale cóż, nie będziemy przedłużać, także kończymy odcinek. Pa, pa. Nie, chodziło mi o to, że nie będziemy myśleć o złych rzeczach. Przejdziemy do tych nieco lepszych. Jak zakurzyć fendzika? Minutę, Vera. Mam nadzieję, że się nie zagrzebiemy, bo tu jest tyle piasku. No bo jedziemy w takim razie w dobrym kierunku. Jeżeli tu jest piasek, ale naprawdę ta droga wygląda przekozacko. Jak na plażę. Obok jest działka. I nie wygląda wcale lepiej. Ale będzie, by tam poszalał czym, co? Czym? Fyndem. Ale gdzie? W tej piaskownicy. Nie, lepiej nie. Lepiej nie? Dobra. To my już tam widzimy miejsce nasze docelowe tle. Dobrze, że ten samochód pojechał, to wiemy przynajmniej gdzie jechać. No, taka amortyzacja tutaj jest dobra niby, ale jednak ale widzimy się. Ale droga nie jest. Widzimy się już na miejscu, Werka. No. Uczyń honory. Klap. Zobaczcie to. Idziemy się wykąpać. Majtki na tyłek. Nie no, żartuję. Brudna woda. Ale jest ślicznie. Weronika nawet tym by się zachwycić. Miałyśmy jechać w drugą stronę, ale widzisz, Vera? Byśmy nam wracały. Ale tam chyba w niej jest droga, żeby można objechać. Tak mi się wydaje. Możliwe. A, proszę bardzo. I teraz my mamy tam wjechać, czy jest na drodze? Chyba stać na drodze. Z tej strony? Dwa ładnie, rekreacyjnie. Tyłek można poopalać. Co kto woli. Dla każdego. Na piasku. Albo w lesie. Można pływać po warszawsku, jak widzicie, bez wody. I sobie już dokończycie. Jak bez wody? Tam z drugiej strony jest. No troszkę jest. It hurts, you're making it worse. I'm not gonna feel a thing tonight. Not gonna feel a thing. I'm not gonna see your face tonight. Not gonna see your face. Don't wanna hear anything that you say. Your love is a game that I don't wanna play. So cry all you want, but I still walk away. Cry all you want, but I still walk away. So many words, but you don't mean a thing. You blur the lines between love and obscene. So don't say you love me, cause it's not a thing. Podładowałyśmy akumulatorki, tu jest tak ładnie. Pięknie. Naprawdę. Zobaczycie, troszkę wam pokażemy. Abyście
również mogli nacieszyć oczy. Tutaj rozmawiałyśmy z właścicielem. Przemiły pan, także jeżeli pan natrafi na ten materiał, to bardzo dziękujemy za załadunek. Ma pan ślicznego pieska. Także za kilka lat tutaj będzie naprawdę cudnie. Pięknie. Ale podejrzewam, że z naszym rozmachem jeszcze tutaj przyjedziemy. Jeszcze na pewno tutaj przyjedziemy. Piasek to teraz już znamy rzecz, drogę. Więc nie zabłądzimy. To taki materiał, który zawsze się do czegoś przydaje. To jest takie idealne spoiwko. I teraz odwrócę ekran. Ogarnijcie. Tu jest piasek. Wera mówi, że ona musi jechać, bo ona się tu zakopie. I co? Nie no, nie zakopałam się na szczęście. Jakby nie było. Tam wszystko, co widzicie, to jest właśnie piasek. Jakby nie było, jestem z ładunkiem, więc teraz już nie na pusto. Oj, nie. Parę ton tam leży. Paręnaście. I właśnie z racji tego, że się kopie piasek, tam mamy takie jeziorko. Oczywiście jest to sztuczny zbiornik. I tam już widzimy drogę główną. Także kawałek, niedaleko. Ale nie da się zgubić. Potwierdzamy. Weronika swoim nazwiskiem ręczy, że nie da się zgubić. Dokładnie tak. Czy daleko mamy do drogi? W sumie, to muszę przyznać. Muszę przyznać, że byłyśmy po piasek. Załadować się piaskiem, a czujemy się, jakbyśmy były na jakichś czasach na plaży i jednocześnie odwaliły robotę i były po piasek. Także trzy rzeczy w jednym. Dobra. Ale nie sądziłam, że tak blisko nas jest tak piękne miejsce, mimo to, że jest niby tylko piasek, a jest ślicznie. A jest ślicznie, ale dobra, wy to zobaczycie. Jak już jeszcze nie zobaczyliście, no to zobaczycie i potwierdzicie, że naprawdę to miejsce ma swój urok. Także my musimy stąd zjechać i jeszcze widzimy się na pewno na trasie. Zatrzymałyśmy się na chwilę. Marlena poszła po lody. Jeszcze chrobienie muszę drzwi otworzyć. Zapraszam panią. Co były mi kupiłaś? Pięć lody. Były ogólnie lody koral, były lody dody, a teraz będą lody załogi. Mamy rożki, koral, były lody dody. Cytrynowe. Teraz może będą lody ekipy, też już były. Teraz będą lody załogi. Możemy zawsze coś pomyśleć. No, własną produkcję. Własną produkcję, właśnie. Lody z marchewki. Jabłka i buraczka. Co to na to? Oj, chyba nie byłyby dobre. Ale soczek. Pychotka. Także soczek w połączeniu właśnie marchwi, buraka ćwikłowego i jabłka to już tost. Robiłyśmy, polecamy i polecamy się. Na przyszłość. Kochani nasi widzowie, zbliżamy się już do domu. Jeszcze kawałek do domu. Mały kawałeczek. W dobrych nastrojach. I musimy przyznać, że na trasie jesteśmy tak mile widziane. Karty nam macha. Mruga światełkami. Nie wiem, co tam jeszcze takiego. Także ogólnie jest bardzo miło. Przyjaźnie, pogodnie i tak dalej. O, mamy. Minęłyśmy z Faryczów. Jeżeli komuś coś to mówi, to pozdrawiamy wszystkich. Pozdrawiamy. O, też to. I tyle by było od nas w sumie na dzisiaj. Taki luźny odcinek. Na naszym kanale. Ale zarzuciła. Czemu? A nic. Więc przed nami dzisiaj jeszcze sporo pracy. Jakiej nie zdradzimy. Dowiecie się w przyszłości, bliższej lub dalszej. No dodaj coś, Werka. No nie wiem. Dobra, to ja dodam, że naprawdę było nam bardzo miło. Mam nadzieję, ty już kończysz. Ja myślałam, że to jest ten ekran. Mam nadzieję, że miło spędziliście z nami podróż, załadunek i tak dalej. I co? Subskrybujcie nasz kanał. Komentujcie, lajkujcie. Do następnego odcinka. Jeszcze. Klikajcie dzwoneczek, aby być z nami na bieżąco. I co? Buźka.
Jeszcze raz, ładniejszego. Ładniejszego. Czekaj, bo zakręt. Och, zakręt. Dawaj dzióbka. Mua. Super. Pa, pa. Jeszcze ja mam pomachać? Dobra, wszyscy pomachali. Można wracać do domu.